Słuchajcie, to jest okropne. To jest naprawdę straszne. Zostałem dzisiaj sam. Tak. Cała redakcja sobie poszła. Tomek gra koncert. Poszedł więc na próbę. A Konrad poszedł oglądać ten koncert. Piotrek poszedł do syna, z którym gra w Kirby'ego. Paweł ma dyżur. Maciu pojechał do Londynu i zostałem sam. No ale nie ma tego złego i trzeba nagrać dniówkę. Ktoś w końcu musi, nie? No więc, dzisiaj na Poligami przede wszystkim Batman, mroczny rycerz z Gotham. W dwóch odsłonach. Tadeusz napisał recenzję, w której ocenił go bardzo, bardzo dobrze. Natomiast Paweł wraz z gościem z innego serwisu poświęconego komiksom napisał tekst, w którym poleca wam komiksy. Komiksy o Batmanie. Czytaliście kiedyś komiksy o Batmanie? Ja nie. Ale będę miał okazję nadrobić. Poza tym, z ciekawych rzeczy, które pojawiły się dzisiaj na Poligami, tekst o starości. O tym, dlaczego w grach nie ma starych bohaterów. Dlaczego gry to nie jest kraj dla starych ludzi. Oprócz tego Paweł Winiarski napisał bardzo ciekawy tekst o muzyce chiptune, czyli melodyjkach, które można było usłyszeć w starych grach. Lubicie muzykę chiptune? Ja nigdy nie słyszałem. Beta Battlefielda 3 zakończyła się sensacyjnym, naprawdę sensacyjnym wynikiem 8 milionów graczy. Pokazałbym tyle na palcach, gdybym je miał. 8 milionów. To naprawdę bardzo dużo. Nie tak dużo, bo aż 50, ponad 50 śmierci spotkało Konrada. Spotkało go w Dark Souls, mrocznej i trudnej grze. Konrad będzie próbował dalej. A przynajmniej pyta was o zdanie po opisaniu 50 śmierci, czy powinien próbować grać dalej. No i to tyle dziś na Poligami. Pusto tutaj, smutno. To może ja pójdę w coś pograć. Cześć!